Marcin, w ostatniej walce z Wawrzykiem miałeś wiele problemów. Wielu twierdziło, że nie wytrzymywałeś presji. Mam pytanie, czy wytrzymasz presję walki i czy twoja walka potrwa dłużej niż walka Przemysława Salety? No tutaj wywołałeś taki temat, który tak naprawdę jest pewnego rodzaju plamą, jaką Saleta narobił. Poszedł jako pierwszy pięściarz do MMA, przegrał bardzo szybko, bardzo zdecydowanie i tak naprawdę pozostawił bardzo złe wrażenie jako pięściarz. Również tak, ale nie jest tak silnym zawodnikiem. Natomiast ja również chciałbym tą opinię o pięściarzach odbudować w tym środowisku MMA. Natomiast to, co już kiedyś powiedziałem, to nie jest tak, że któryś styl jest bardziej skuteczny, któryś jest mniej skuteczny. To po prostu zawodnicy robią walkę. Jeden pięściarz wygra z zawodnikiem MMA, drugi pięściarz przegra. Tu chodzi o zawodników, a nie o style. Mariusz, powiedz, który atut będzie ci pomagał w walce z Marcinem Najmanem? Co zdecyduje o tym, że to właśnie ty wygrasz walkę? Tutaj przede wszystkim trzeba wyjść, zrobić swoje, nie zastanawiać się, więc po prostu wychodzę, robię swoje, a mogę powiedzieć, że ci co przyjdą, miłą niespodziankę na pewno. Nikt tak naprawdę nie widział mnie, co potrafię. Ci co czuli na własnej skórze kiedyś, gdzie mieli ze mną jakieś potyczki, mogą na ten temat siebie powiedzieć, więc będzie to miła niespodzianka. A jeżeli za coś się biorę, to robię dobrze. Ci co mnie znają akurat, to wiedzą, że jeżeli się czegoś podejmuje, to nie po to, żeby przegrywać. Czy przygotowania do walki w KSW nie będą kolidowały z twoimi przygotowaniami do zawodów Strongman? Czy też masz zamiar porzucić się zawody? Trenuję już parter i wróciłem już do boksu już od 3-4 miesięcy wstecz. Teraz mam miesiąc przerwy, dlatego że za 2 tygodnie wyjeżdżam już na Mistrzostwa Świata, więc odpuściłem sobie troszeczkę matę, dlatego że fizycznie było dla mnie już to niewykonalne. Ale za 3 tygodnie, kiedy wrócę z Mistrzostw Świata, wracam z powrotem i mocniejsze przygotowanie, troszeczkę zbicie wagi, no i powinno być dobrze. Ile obecnie ważysz? Ile będziesz musiał zrzucić? Dobrze, za moment się o tym przekonamy, bo w planie mamy oficjalne ważenie, mamy także w planie podpisanie porozumienia między zawodnikami a panami z Federacji KSW. Rozumiem, że kolega jest usatysfakcjonowany, bo oczywiście po konferencji będzie można jeszcze porozmawiać z naszymi zawodnikami. Ktoś z Państwa chce jeszcze zadać pytanie? Proszę tutaj. Czy mogę Mariusza zapytać, czy stoczyłeś już jakąś walkę sparingową w trakcie tych przygotowań, o których wspomniałeś teraz? Można powiedzieć, że z kilkoma chłopakami już troszeczkę się przepychałem. No i tak naprawdę tyle, że akurat do mojej wagi ciężko dopasować było zawodników. Przepychałem się troszeczkę z zawodnikami 90 parę kilogramów do 100 kilogramów, ale dawałem sobie dosyć dobrze radę. Rzeczywiście w dystansie troszeczkę obrywałem od nich, ale gdy już swoje kombinerki coś złapałem, już ciężko było urwać się. Piotr Szymanowski, Kulturystyka, Fitness, Sport dla wszystkich. Cześć Mariusz. Prosimy, prosimy. Czy ty się nie obawiasz, że wizerunkowo stracisz na tym? Bo jesteś odbierany jako siłacz i to taki siłacz o gołębim sercu. Potem pokazałeś się milionom ludzi w Tańcu z Gwiazdami, no a teraz niestety może się okazać, że pokażesz się z krwią na rękach albo z krwią na twarzy. Czy nie stracisz w ten sposób? Można powiedzieć, że to jest sport. Jeżeli wychodzę na pole walki, żeby dźwigać ciężary, czy wychodzę na ring, to jest sport. Życie prywatne nie ma nic wspólnego i podejściem do normalnych ludzi, to co robię na ringu, czy to co robię na zawodach. Życie prywatne, ludzie mnie tolerują za to, jaki jestem, prywatnie też, a sport to jest sport. Proszę. Rafał Żuchowski, Wirtualna Polska. Chciałem zapytać najpierw organizatorów, w jakim limicie wagowym ta walka się odbędzie i automatycznie też pytanie do Mariusza, bo domyślam się, że to on będzie musiał zrzucać wagę, czy nie obawia się tej sytuacji. Walka nie ma limitu. Waga oczywiście, na chwilę obecną jestem przygotowany do Mistrzostw Świata, więc waga jest 140 parę kilogramów, no ale, albo 140, nie wiem dokładnie, nie kontroluję tego. Na pewno parę kilogramów zrzucę, ale to i tak w niczym mi to nie przeszkodzi. 10-15 kilogramów jak zrzucę, na pewno
doda mi to kondycji i szybkości, a bynajmniej wiem, co to znaczy, dlatego że nad kondycją cały czas pracuję. Czy to już wszystko? Jeszcze proszę. Tomek Maciniak, MMA Rocks. Ja mam pytanie do Mariusza. Z kim dokładnie będziesz trenował element walki przed pojedynkiem z Neumannem? Tutaj akurat będę dobierał sobie zawodników takich, z którymi dosyć dobrze będę czuł się, więc jeszcze nie mam akurat tak wszystkiego opracowanego. Teraz mam głowę zajętą mistrzostwami świata za 2 tygodnie, a tutaj już ode mnie mój sztab cały przygotowawczy już tym się zajmuje, więc to pytanie będzie później skierowane bardziej do nich. Jest bez limitu, czy ty się tego nie obawiasz, bo jednak będziesz walczył z zawodnikiem kilkadziesiąt kilogramów cięższym od siebie? Kiedyś legendarny trener Kaz D'Amato, pierwszy trener Mike'a Tysona, stwierdził, że każdy zawodnik ważący powyżej 90 kg jest w stanie znokautować każdego innego i to się potwierdza w praktyce. Jak trafię Pudzianowskiego, to... Do Tysona do ci jeszcze dużo brakuje. Widzicie, no i to jest właśnie ta jego bezczelność, jego zadufanie w sobie, jego brak pokory, on mnie zarzuca jak brak pokory. Jak mistrzem świata w boksie będziesz jak Tyson, wtedy pogadamy. Na razie to pogadamy 11 grudnia i co wtedy zobaczymy, co będziesz miał do powiedzenia. I mam nadzieję, że tak jak dzisiaj nie spóźnisz się, bo dzisiaj parę minut widzę było poślizgu. W ringu nie będę czekał. Kiedy ty taki punktualny jesteś? Teraz, ja tylko dokończę swoją myśl. Zegarka na komunie nie dostał, odzywa się. Wiesz, ja jeszcze raz powtórzę to, wiesz, że ja sobie doskonale zdaję sprawę, z czym przyjdzie mi się zmierzyć, a raczej z kim przyjdzie mi się zmierzyć. Mam znakomicie dopracowany plan walki, ludzi, którzy będą mi pomagać. Jest ich naprawdę przy tej walce, okazało się, mam wielu przyjaciół, którzy chcą mi pomóc, na przykład pan Wiesław Piwowarczyk, który się bardzo zaangażował w te przygotowania i wszyscy razem, wiesz, zrobimy wszystko, by obalić ten mit strongmana, najsilniejszego człowieka na świecie, hero. Wiesz, no podnoszenie ciężarów to nie jest walka i będę chciał to pokazać 11 grudnia. Michał Kopera, Sport Walki ORG. Marcin, wspomniałeś tutaj przed chwilą o braku pokory. Chwilę wcześniej powiedziałeś, że chcesz zmazać plamę, którą zostawił Przemek Saleta. Nie uważasz, że walczysz z troszkę silniejszym rywalem niż tobie przyjdzie walczyć? Ja poproszę następne pytanie. Tutaj od razu uprzedzę Państwa, że jest jeden dziennikarz, z którym nie rozmawiam, to jest właśnie ten dziennikarz. Za trudne było pytanie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Mateusz Borek, chciałem zapytać Mariusza, bo wszystko rozumiem, fajny show, będzie telewizja, wielka oglądalność, pewnie spore pieniądze, dla Was też przygoda, adrenalina. Natomiast Mariusz, chciałem Cię zapytać, jak tą Twoją przygodę w MMA, w KSW traktują Ci wszyscy też poważni ludzie na świecie w dźwiganiu ciężarów, ci koledzy, z którymi zmierzysz się w Mistrzostwach Świata, oni w ogóle wiedzą o tym Twoim pomyśle i jak na to reagują? Tak naprawdę nie liczę się z ich opinią, dlatego jest to mój wybór i tak naprawdę nikt nie musi mi decydować to, co ja mam robić. Chciałem zrobić 5 razy mistrza świata, powiedziałem to rok temu, że chcę zrobić to, a później już daję sobie delikatnie na luz. Oczywiście i coś nowego, jakieś nowe wyzwania, a że lubię nowe wyzwania, więc na pewno fajna zabawa i nowe wyzwanie będzie. A ciężko popracuję, z czego jestem znany, że jestem katem na treningach i tanie skóry nie sprzedam, od razu mówię. Więc ci, co przyjdą, będą naprawdę fajne emocje. Drodzy Państwo, ostatnie pytanie. Powiedz, Mariusz, do której konkurencji porównałbyś, jeżeli chodzi o zawody strongman, walkę z Neumannem? Spacer farmera, przerzucanie opony? Rzucanie workiem. Akurat mamy taki bieg, 10 metrów jest zazwyczaj, 10 metrów mamy 4 worki po 110 kg. Zabiera je się z ziemi, biegnie na czas i rzuca na podest. Więc taki worek się szybko zrywa do góry, a można i porzucać im czasami w powietrze i na metr przed podestem rzuca go się. Ci, co oglądali, wiedzą, o co chodzi.